o mało co system nas nie zabił. Mało brakowało, a bylibyśmy zmiażdżeni. Minimalnie. Natomiast... Natomiast dzisiaj, zapamiętajcie tę datę, 25 października. 44 mandaty! Nie 44, a jego liczba 44, to ciekawe. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z początkiem, z narodzinami nowego ruchu społecznego, który wkrótce zmieni konstytucję, który wkrótce przywróci państwo obywatelom. To jest dopiero początek drogi. Prawdziwy początek drogi. Natychmiast zaczniemy tworzyć struktury, organizować obywateli i gwarantuję wam, że najpóźniej w ciągu 2 lat ten system pęknie. My z naszą energią, bez pieniędzy, bez struktur, jedynie idąc za głosem sumienia, pogodność, zrobiliśmy rzecz niesamowitą. Za to chciałem wam strasznie podziękować. Wojownikom za zaangażowanie, za wiarę, za to, że jesteśmy wszyscy coraz bliżej siebie i wygramy. Chciałem bardzo podziękować rodzinie. I to nie jest takie PR-owskie podziękowanie. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Rodzina to jest jedyne wsparcie w ciężkich sytuacjach. My naprawdę mieliśmy bardzo ciężko. Czuliśmy się wręcz nie do końca bezpiecznie. Nie w sensie fizycznym jakimś, że ktoś nam chce zrobić krzywdę. Ale że będziemy zmuszeni do wyjazdu. Ze względu na wszechobecny hejt i tą nienawiść systemu. Wygramy z całą pewnością za 2 lata. A teraz idziemy do parlamentu po to, by patrzeć im na ręce, i codziennie będę im przypominał wszystkim o 500 zł na dziecko, o zniesieniu ZUS-u. To wam mogę obiecać. I 3 miliony mieszkań za 500 zł. Bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję również Polonii, Polakom. Zamieszkałem za granicą. Dopiero co wróciliśmy z Londynu i serce się kraje, że te 3 miliony ludzi musiało wyjechać, 3 miliony siedzi na walizkach. Zamierzamy otworzyć biura w Londynie i w Dublinie, z całą pewnością, żeby mieli bezpośredni kontakt z ludźmi, a nie z urzędnikami, którzy dostaną w nagrodę za wspieranie jedynie słusznej linii placówki dyplomatyczne do po prostu konsumowania ośmiorniczek poza granicami Polski. Dziękuję bardzo. Paweł, 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 Paweł. Zapomniałem o jeszcze jednym bardzo ważnym podziękowaniu. Mama i ojciec, który odszedł niedawno. Gdyby nie wychowanie w domu, gdyby nie to wychowanie w duchu patriotycznym, to być może w tej chwili bym do tych ośmiorniczek przygrywał. Dziękuję, mamo, dziękuję ci, tato. Dziękuję.